Cześć tu! Oluś i tatuś! Siemanko, dziś... T-Racoranko! Dziś robimy przegląd najświeższej prasy T-Racer. I będziemy się ścigać! Zrobimy mały, szybki wyścig na koniec. Tu jest tor. Zaraz zobaczymy. Specjalnie przygotowaliśmy z drugiej serii dwóch. Oczywiście twój jest Kraken. Czyli masz większe szanse, bo Kraken jest najszybszy z drugiej serii. Tak, on no może... Tak. Ale ja ci ślizgnę tu lodem i się poślizgniesz i wypadniesz z toru. A wiesz, co Kraken może zrobić? Nie wiem. Może cię zrobić złoto. Może zrobić złoto. Nie pamiętam, że to patrzymy, ale jak nie wiecie, co w gazetce jest pewnie wytłumaczone, najpierw zobaczymy, co jest w plakacie. O, czekaj, bo jest jeszcze... Poczekaj, kochani, bo ją pokażemy. Bo jest jeszcze T-Racer. Ciekawe, czy to jest ten, który był w tych kołach. Czy jakiś nowy? Poczekajcie, poczekaj. Tu mamy, tu trzeba wyskoczyć. Poczekaj, Oluś, ja pokażę. Mamy tu ten tor, jak widzicie. Cały jest tutaj po środku wyskocznia. Z drugiej strony, jak wam się znudzi ściganie, możecie powiesić taki wielki plakat z tym oto smokiem, dinozaurem. Pamiętacie tą wyrzutnię? Kiedyś ją otwieraliśmy, pokazywaliśmy, przeskakiwaliśmy, żeby nas nie złapała. Ja otwieram. Poczekaj, poczekaj. Otwieram, otwieram. Nie, najpierw na końcu otwieram. Proszę cię. Proszę cię. Widzicie? Nic nie ma poprawy z tym chłopcem. A teraz pokazujemy go. Nie teraz, tylko teraz. Zobaczymy, czy jest opisane tak jak zwykle. W gazetce jest Komis Golden Kraken i Skarb Dragon Lupa. Na okładce jest Dragon... Jak on się nazywa? Jest opisany. Widzicie? Czyli w tej gazetce są wszystkie części opisane pojazdów różnych zawodników. Przeczytamy o Krakenie. Uważaj, marynarzu, nie daj się oślepić skrzyni pełnej złota w bagażniku tego samochodu, aby nie skończyć na dnie morza. Czyli on zrzuca jakiś ładunek, który obciąża samochód, że nie jest w stanie jechać. Back Boom Golden Kraken daje T-Racerowi prędkość kuli armatniej, dzięki której nie dogoni go żaden inny samochód. Tatuś, widziałeś? A wiesz jaką jeszcze powinien mieć moc Kraken? Jaką? Że się zmienia w dużego Krakena, połyka zawodnika. Może i... być. Fajny pomysł. Ci powiem, taki przycisk powinien mieć i nagle nabiera powietrze. Tu macie wytłumaczone, na czym są, do czego służą przody. Tu tyły, czyli zderzaki. Tu jeszcze przeczytamy o Golden Krakenie. Tym kufrem złota możesz zwiesić i oślepić każdego kierowcę. Zwiesić? Który będzie próbował cię wyprzedzić. Czy oślepienie? A tył? Back boom. To mega napęd, który rozpędzi twoje auto do prędkości kuli armatniej. To było już przeczytane. Potem jest komiksik o Krakenie. Przeczytaj tą stronę. Tylko stronę? Nie, no nie będę cały czytał, bo tam widzowie... Tylko to. Tu jest początek. Jedzie tutaj, zobaczcie. Tu jedzie, tu Kraken. No możecie tak zobaczyć. To. I przeczytamy. Zobacz, to. Witajcie, chłopcy, okrętowi. Nazywam się Golden Kraken i będę waszym kapitanem na pełnym przeszkód torze wyścigowym. I ten tor zaraz tu się na nim ścigniemy, tylko przestawimy trochę kamerkę. Dobrze, jest komiksik. Są postacie. Tu jest też taki... Tu jest Kraken. Okay. Tu nic nie ma napisane, jest o Krakenie, zresztą ty umiesz czytać. Tutaj w środku jeszcze mamy grę planszową, też wyścigową, czyli pewnie kto szybciej dobije do mety. A, to jest plakat ze wszystkimi postaciami z drugiej serii. Komiks. O, zobacz, jest jakby Kraken ten, widzisz? Jest duży, widzisz? I jest tu coś... To jest jego przyjaciel. Jego przyjaciel. Jest tu coś fajnego. Kilka port do zmontowania i zabawy. Rysunek. Czyli skałę możemy albo wyrzutnie, nie wiem co to jest. Taka skała chyba wygląda jak wulkan. I swoją duszę. Kilka porad. Poproś o pomoc osobę dorosłą. Przyklej tę stronę na kartkę z bloku technicznego, aby usztywnić konstrukcję. Wytnij krawędzie i dopasuj część. I wisisz diabłu swoją duszą. Co ty gadasz za głupoty? Synek, no wiesz co? A tu macie drugi element, czyli takie przeszkody. Na torach można je powycinać, skleić i zobaczyć. Więc warto, a w ogóle ile to kosztuje? 14,99 tylko, synu. Rozumiesz? Tylko? No. Ja myślałem, i jest jeszcze Kraken. To zanim będzie wyścig, Oluś otworzy Krakena, przestawiamy kamerkę i robimy wyścig.
Uwaga! Wiesz, kto jest zawodnik? Z czego? Z pierwszej serii. Z pierwszej serii? Pokażmy. To jest z pierwszej serii. Z pierwszej serii trafił nam się Ludziu. To może tak jest zawsze. Może tak jest zawsze. Nie wiem, napiszcie nam w komentarzach, jak już będziecie mieli te gazetki. To dajcie nam znać, czy też trafiliście ludziki z pierwszej serii, czy też z drugiej, czy może Oluś się myli. A poczekaj, ja sprawdzę, czy to nie jest z drugiej. Bo tutaj są wszystkie postacie. To nie jest, to nie jest, to nie jest. Bo zawsze w postaci jest 8, to nie jest, to nie jest 8. Nie, miałeś rację, stawiasz kolację. Dzisiaj poproszę tak, wątróbkę z cebulką. Nie, nie lubię wątróbki z cebulką. Chyba ty. Ty lubisz wątróbkę z cebulką? Nie. Nie. Okej. To co? Zabieramy się powoli do wyścigu. Pamiętajcie, że w tym jeszcze można specjalnie do tego toru zrobić przeszkody. Mamy wyrzutnie, możemy na tym stawiać też wyrzutnie, które były w zestawach i są i będą, bo już 4 marca, czyli w ten piątek, jeżeli oglądacie to przed 4 marca, będzie na naszym kanale, bo pojawią się w sklepie, co się pojawi? T-Racer z trzeciej serii. Trzecia seria, które nie zdradzimy szczegółów, bo też wszystkiego nie wiemy. Gdzie walczą ze sobą dwa żywioły. Szansa na sukces. Okej, okay, to co, przestawiamy Olusiu kamerkę i jadłem z wyścigiem? Start jest tu, bo nie widzicie, to postawimy trochę po kątem. Poczekajcie, zaraz wracamy. Jesteśmy już rozstawieni. Już szansa na sukces. Szansa na sukces. Jak, Oluś, tłumaczymy. Strykamy czy lekko popychamy? I zobaczymy, kto w ilu ruchach skończy jako pierwszy. One hour later. No, szybko, bo nie ma czasu teraz na zastanowienie. Mam 10 sekund. 2 hours later. Popychamy, okej. Okay. Oluś zaczyna pierwszy. Oluś, zaczynaj. O, go. Nie możemy wyjechać po popchnięciu. Dobrze. Ale tutaj nie można wyjechać. Oj, delikatnie, ja cię popchnąłem. Już takimi szczegółami. O, co tak słabo? Znowu cię popchnąłem. Ja cię nie wyprzedzę. Ej, co to za oszustwo? No bo skręcam się liczy jako ruch. Nie, nie. Oj, mogłem cię wypchnąć. O właśnie, mogę cię wypchnąć. Skręcam. Dawaj. Nie dam rady go wyprzedzić. Co to za 8 ruchów? Skoczę. Pff. No co? Przytrzymanie w ostatniej chwili, włączyłem hamulec. Jedziesz dalej. Przewracam. Znaczy... Skręcasz. Ja muszę znowuż troszkę cofnąć, skręcić. Teraz ty. Dobrze. Ja skok. Teraz ty. Uuu, prawie wypadł. Ja też skręt. Już lewym kołem jestem. Skręt. Teraz go wypchnę przed końcem mety, bo jest przede mną. O, włączył w ostatnim momencie hamulec. Jest skręt. Teraz będzie musiał... Skręt, okej. Okay. Hamulec. Nie, no tu złapałem się, zobacz. Ale tu jak się wyjecha za lato, to się tu cofa. Żeby wygrać. Ja cię zepchnę za karę. Dobra, dobra, już się pokało. Wyjechaj za lawę. Nie. Dawaj, graj. Znaczy, starcie. Przekręcam. Mów wcześniej, no. Przekręciłem. I hop! I skok! Dobra, ja tutaj troszkę dłuższe popchnięcie. Teraz ja przekręt. Dawaj, zepchnę go pod koniec. A wypadłeś! Wracasz na miejsce tutaj. Hop. Dawaj, szybko mojego. Szybko. I uwaga! I proszę Państwa, ja jestem tu. Oluś wrócił na... Wróciłeś? No. Teraz ja. Skok! Ach, prawie go wypchnąłem. Jedziesz? Leciutko. O, ale to słabo. Dawaj. Leciutko. Skręt. Kto wygra? Skręt. Oczywiście widzicie, że wygra chyba Olek, ale go zrzucę. Skręt? Zrzucę go. Oj, patrzcie, po wewnętrznej! Po wewnętrznej! Jest, wyprzedziłem go. Uderzenie. Oj, nie. Jedno było. Jedno, poczekaj, nie oszukuj. Skręt? Skręt? Ale ty oszust! Oj, za słabo! Skok! O nie, a ja też muszę dać skoka. Skok! Oj! Dobrze, prawie go wypchnąłem i ostatnie... Skręcam. Skręcasz? Ja też skręcam.
I wygrał zwycięstwo Lusia Ponczysia z Krakenem. To już poza anteną. Kochani mili, dziękujemy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w piątek. Wpadajcie na nasz kanał. Nowa seria T-Racers. Myślę, że o godzinie 16 się pojawi, prawda? Aha, ja wyłączę Krakenem. Krakenem wejdziesz na stół? Złote. Dobra, to na razie Pegazie, trzymajcie się, pozdrawiamy was. Hej!